tysięcy pracowników Kronopolu wraz z rodzinami bawiło się 7 czerwca 2014 roku na jubileuszowym pikniku na stadionie Syreny w Żarach. Z okazji 20-lecia firmy przygotowano mnóstwo atrakcji. Już przy wejściu na stadion można było poczuć się jak w jednostce kawalerii pancernej. Żołnierze ze Świętoszowa i Żagania na piknik przyjechali 55-tonowym czołgiem Leopard. Jest bardzo fajny, dużo można zobaczyć, się dowiedzieć. A co ci się na taki pierwszy rzut oka tutaj w nim najbardziej podoba z kilku rzeczy? Najbardziej chyba lufa z tego. To. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się również poszukiwanie skarbów za pomocą detektora metalu. Najmłodsi szukali niespodzianek pod czujnym okiem patrolu saperskiego. Nagrody były w 100% bezpieczne i smakowite. Było trzeba tak dobrze przykładać, i bo trzeba dobrze słyszeć, czy nie ma, i trzeba dobrze było na boki, i znalazłem cukierki. Natomiast nieco starsi uczestnicy pikniku próbowali swoich sił w konkurencji strzelania do celu za pomocą wiązki laserowej. Pierwszy raz trzymałem taką broń. Zawsze chciałem, ale beryla jeszcze nigdy w rękach nie miałem. Myślałem, że będzie trochę lżejszy. Jak odrzut, bo ja rozumiem, że to nie była amunicja prawdziwa. Tak, to nie była amunicja, tylko to po prostu taki suchy strzał był. Nie było tam amunicji, ale i tak wrażenie jakieś są na pewno. Na amatorów rodeo czekała nie lada atrakcja. Najbardziej odważne osoby próbowały utrzymać się na mechanicznym byku. Jak się okazało, nie była to łatwa sztuka. Fajnie było. A czemu było fajnie? Bo nie wiem sama. Po wyczerpującej walce z bykiem można było zregenerować siły w strefie gier planszowych. Gra nie jest aż taka trudna. W sumie polega ona bardzo dużo sobie na koncentracji, na skupieniu, bo jeśli jesteś zdekoncentrowany, na pewno tego dobrze nie ułożysz, a dwa ułożysz po prostu na przykład na odwrót. Ogólnie atrakcje są świetne, jest bardzo dużo rzeczy do robienia, na pewno ludzie się nie nudzą. Jednak największym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się skoki na bungee oraz wspinaczka na ściance. Kacper mimo początkowych problemów poradził sobie z trudami wspinaczki znakomicie. To wcale nie jest takie proste. Od dołu się wydaje, ale jak się jest tak na płaszczyźnie, to te kamienie się, odległość się zwiększa. Pomimo upału prawdziwe oblężenie przeżywała arena gladiatorów. Tu można było na przykład spróbować swoich sił w pojedynku na gąbczaste lance. Jak ktoś jest taki większy, to chyba właśnie łatwiej, bo to jest takie, jakby ktoś tam dwie cegły chyba naładował. A powiedz, to jest fajna zabawa, opowiedz o tym. No, fajna, jeśli ktoś chyba nie dostanie w twarz. Również starsi znakomicie bawili się w strefie sportów walki. Zawody sumo były nie tylko fajną zabawą, ale również znakomitą okazją na spalenie niepotrzebnego tłuszczyku. Przeciwniczka była nie z tej wagi, więc dlatego nie atakowałem, tylko starałem się, żeby mnie nie wypnęła. Satysfakcji ze zwycięstwa nie ma, ale było przyjemnie. Wspólnie z pracownikami Kronopolu bawił się również żużlowiec z paru falubazów Jarosław Hampel. Dwukrotny indywidualny wicemistrz świata z dużą ochotą rozdawał autografy. To jest bardzo miłe. Faktycznie zainteresowanie tymi autografami jest. Dużo ludzi chce porozmawiać, bo ma okazję tak na luźno spytać się o te rzeczy, które interesują, jeśli chodzi o sport, o żużel, o zawody, o to, co się dzieje w falubazie. Ludzie tutaj ze sobą rozmawiają. Mają okazję spędzić praktycznie cały dzień. Ja wiem, że na co dzień jest to prawie że niemożliwe, no bo jednak gdzieś tam każdy goni w tych swoich obowiązkach, a tutaj tak naprawdę na spokojnie przyszli z całymi rodzinami, więc i dzieci mają tutaj zajęcie, bo jest dużo atrakcji przygotowanych dla dzieciaków, ale też dużo różnych innych rzeczy jest tutaj poorganizowanych, także widzę, że ludzie z wielką przyjemnością spędzają ten czas. Najwięcej emocji i radości przyniosły rozgrywki Kronoliga Cup. 8 drużyn reprezentujących różne działy spółki walczyło o puchar 20-lecia i tytuł piłkarskiego mistrza Kronopolu. Wielkie mocy szatami. Dobra, kolejny. W finale faworyt rozgrywek działu Uszlachetniania pokonał czarnego konia turnieju drużynę z działu głównego inżyniera 2-0. Tak się bawi Uszlachetnianie! Gramy długo razem. Wszystkie finały praktycznie wygraliśmy. Chcieliśmy wygrać i wygraliśmy.
trzecie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna administracji. Najlepszym bramkarzem Kronoligi został wybrany Ryszard Mrzygłocki. Jego brawurowe interwencje w dużym stopniu przyczyniły się do wywalczenia przez drużynę z działu głównego inżyniera awansu do finału. Zabrakło nam siły, troszkę umiejętności, no byliśmy zmęczeni, tak patrząc wiekowo byliśmy dużo starsi od nich, ale cieszymy się z tego sukcesu. Ja tak a propos mam 57 lat, no to też o czym świadczy. No jest mi bardzo miło, żeśmy zajęli drugie miejsce. No byliśmy dosłownie czarnym koniem tych rozgrywek. Oprócz wspomnianych atrakcji można było również zrobić sobie szalone zdjęcie w strefie foto, zagrać w badmintona czy obejrzeć występ Koników Pony i Transformersów. Rodzice ze swoimi pociechami miejsce do odpoczynku znaleźli w strefie przyjaznej dzieciom. Kiedy natomiast zaczął doskwierać głód, można było posilić się pyszną kiełbasą, karkówką z grilla czy owocem. A na koniec piknikowej zabawy zarówno pracownicy Kronopolu, jak i wszyscy mieszkańcy Żar mogli posłuchać na Placu Konstytucji występu elektrycznych gitar oraz zespołu JJ Band. Ten zespół już słyszałem. Ma utwory dość względne, które mi właśnie odpowiadają. No i z tego względu przyszłem. Też ze względu, bo mam wolne, bo pracuję przeważnie. Dzisiaj mam wolne, akurat wykorzystałem to. Przyjść wziąłem swoją panią i przyszliśmy tu na występ. Mogę spojrzeć w każdą stronę, milion euro przyszedł do mnie. Jest cudownie, jest cudownie. Jestem mieszkańcem Żar w sumie już od 8 lat. A elektryczne gitary to jest taki zespół gdzieś tam jeszcze lat, takich powiedzmy 16-17 lat jak się miało. I tak naprawdę ich długo nie było widać gdzieś tam na scenie, także jest ciekawy koncert. Myślę, że warto zobaczyć jak wracają po jakimś tam czasie. Już miałem wstać i podejść do klawiszy, już się oparłem oporem z fotela. Siedziałem dość długo i jadłem treśnie, w moim pokoju trudnym jak cel. Bardzo dobry wokalista, dobrze śpiewa ogólnie mówiąc, nie? Biorąc pod uwagę, że jest bardzo wykształconym wokalistą, że jest doktorem, że pasjonuje go akurat coś takiego, no podziwiam. Elektryczne gitary zagrały swoje największe przeboje. Mieszkańcy Żar bawili się w rytmie takich piosenek jak Włosy, Killer czy Jestem z miasta. Jestem z miasta.